24 lipca to ważna data w historii polskiej policji. Właśnie wtedy, 105 lat temu, została powołana ustawą Sejmu II Rzeczypospolitej. Z tej okazji Komenda Miejska Policji w Łomży zorganizowała obchody swojego święta połączone z niebieskim piknikiem. Po uroczystej mszy świętej w katedrze łomżyńskiej zebrani przeszli do hali kultury, gdzie po uroczystym apelu przyszedł czas na wyróżnienia, awanse i medale. Oficjalne uroczystości w hali kultury związane właśnie z naszym świętem, tak? Także z wręczeniem wszelkiego rodzaju mamy tutaj i wyróżnienia, i medale, i awanse na stopniach. Za wzorową służbę i pracę zostali odznaczeni funkcjonariusze, a także cywilni pracownicy policji, których praca na co dzień jest mniej widoczna, lecz tak samo ważna. Uroczystości uświetnili obecnością parlamentarzyści i samorządowcy, którzy dziękowali policjantom za ich codzienną, ciężką pracę na rzecz obywateli. Służba kluczowa dla bezpieczeństwa obywateli, kluczowa dla spokoju i ładu społecznego. Zatrudniająca i zmieniająca swoje struktury już od lat. Jest coraz więcej młodych, zaangażowanych ludzi, więc to bardzo cieszy. Dobrze nam się współpracuje i mam nadzieję, że zostanie w końcu odpolityczniona. To jest taki naprawdę doskonały moment do tego, abyśmy mogli podziękować pracownikom Komendy Miejskiej Policji w Łomży za ich codzienną, trudną, ciężką, stresującą i przede wszystkim bardzo niebezpieczną pracę na rzecz naszego bezpieczeństwa. Pracę, bez której trudno sobie wyobrazić nasze codzienne funkcjonowanie, nasze codzienne życie. Dzisiaj wielu policjantów, pracowników Komendy Miejskiej Policji zostało wyróżnionych. Niektórzy zostali awansowani. Gratulujemy im tego bardzo serdecznie i jestem przekonany co do tego, że rota przysięgi policyjnej będzie codziennie przez policjantów wypełniana, a Pan Bóg będzie miał w swojej opiece wszystkich pracowników naszej Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Święto Policji to przede wszystkim święto samych funkcjonariuszy, jak i ich najbliższych. Tutaj chciałbym zauważyć też, że myślę, że takimi bohaterami naszego święta, którzy, jak tak powiem, są bardziej schowani, są to też nasze rodziny policyjne, którym też, może korzystając z okazji, chciałbym złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, żeby wspierały te policjantki, policjantów codziennie. Po uroczystości święto przeniosło się przed halę kultury, gdzie na uczestników czekały policyjne pokazy. Możemy tutaj na starym rynku zobaczyć sprzęt służbowy, łódź, kłada, radiowozy. Można tam wejść do środka, zobaczyć jak to wygląda z bliska. Mamy również stoisko profilaktyczne, stoisko doborowe. Można się dowiedzieć coś więcej na temat rekrutacji, jak do tej policji wstąpić, co po kolei trzeba przejść, jakie etapy. Są też elementy toru sprawnościowego, a także mamy tutaj psy służbowe i pokaz tresury. Poza profilaktyką piknik oferował również informacje na temat samej służby i jej charakterystyki. Osoby zainteresowane służbą w policji mogły zapoznać się z wymaganiami, ale również porozmawiać z policjantami na temat ich doświadczeń. Służę około już 4 lat, już ponad 3 lata, 4 rok mi leci służby. Zajmuję się, jestem w ogniwie patrolowo-interwencyjnym tutaj w Łomży. Jakby nie patrzeć, to jest pasja, tak? Jest to służba, jednocześnie pasja. Uważam, że się na ten moment spełniam jak najbardziej w służbie policji. Jestem policjantką 4 lata, tak? Od samego początku mojej służby pełnię służbę w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Komendy Miejskiej Policji w Łomży. Moja praca głównie składa się z pracy papierkowej, tak? Tutaj wszelkie przestępstwa z kodeksu karnego. 20% mojej służby, około, tak, to jest praca w terenie. Bardzo pozytywnie jestem nastawiona do tej służby, tak, od szkoły średniej tak naprawdę chciałam wstąpić do policji. Swoje plany zrealizowałam, także jak najbardziej wszystko na plus. Moje doświadczenie jest 6,5 roku, pracuję aktualnie jako dzielnicowy. Tutaj mamy swój rejon służbowy. W mojej rodzinie mój tata był policjantem, zawsze mnie do tego namawiał. No i poszedłem jego śladami. Po czasie mogę powiedzieć, że bardzo mi się podoba, zawsze chciałem to robić. Z okazji 105 urodzin nie mogło też zabraknąć życzeń dla policjantów. Przede wszystkim policjantom zdrowia i sił w wykonywaniu służby. Jednostce wielu dobrych osób, którzy wspierają, czyli wielu samorządowców wspierających jednostkę, władze państwowe, gdyż tylko zgoda buduje, jeżeli wszyscy będziemy
będziemy chcieli dbać o bezpieczeństwo i każdy ze swojej strony dołoży cegiełkę, to uda się po prostu zbudować bardzo mocny fundament, więc na pewno wielu dobrych osób, którzy będą policję też w następnych latach wspierać. Wytrwałości, skuteczności i takiego spełnienia na koniec dnia po służbie, spełnienia z obowiązków, które się wypełnia. Oni sami natomiast pytanie o to, czego im życzyć, wskazywali na bezpieczne powroty, pozytywny wizerunek, jak również na bardziej przyziemne sprawy w postaci częstszych awansów.